Siemka dzisiaj serwuje makaron ze szpinakiem i dynią i gorgonzolą na obiad. Wszystkie składniki oprócz podstawowych przypraw, czyli oprócz soli i pieprzu właściwie, macie wystawione, czyli dynia, to jest nasza dynia ogródkowa Hokkaido. Gorgonzola z mascarpone, taką udało mi się dostać w sklepie, zwykłej nie było niestety. Czosnek, cebula, rozmaryn, można dodać też tymianek, ja nie mam niestety, ale zobaczycie zaraz zresztą jak to wygląda. Do tego szpinak, o, ta papryka wygląda tak, jest w takich płatkach i jest ekstra ostra, naprawdę. Także trzeba używać jej z rozwagą, no ale ją też wykorzystamy. No i zostańcie ze mną, jeśli chcecie zobaczyć jak działam. Ok, zmieniłam tutaj kąt, to na razie przełożę. Dobra, nagrywa się. Tak więc dynię wydrążyć trzeba, jak widzicie. To mam dokładnie tak samo. Ale jest twarda jak nie wiem. Włączyłam też już piekarnik, bo tą dynię będziemy wkładać do piekarnika zaraz. Zaraz zobaczycie. Proszę, jedna i druga. Aha, a ta się nie zmieści. No dobra. Tą też rozetniemy, żeby nie było. Wszystkie wykorzystamy, wszystko co przywieźliśmy. No, po prostu. Po prostu pokroimy ją zaraz. Zrobi się ciut szybciej. Ja jakby co mam wszechobecny chaos w kuchni, kiedy gotuję. Jak możecie zauważyć pewnie. Ale spoko, będzie to wysprzątane. Okej, tu jeszcze widzę. Dobra. I teraz zmiana planów. Kroimy ją w takie plastry. No jak macie większe naczynie żaroodporne, które możecie wstawić do piekarnika, to nie musicie tak kroić, jak ja kroję. Natomiast ja trochę jestem zmuszona, bo nie chcę mi się iść po większe. W sumie jestem leniwa po prostu. A obiad sam się nie zrobi przecież. To trzeba, wiecie, działać. Działać szybko trzeba. I cyk, hop, hop. Proszę bardzo. Tam to się wytnie. Pokroiłam dynię w plastry, w sensie w plastry, w takie półksiężyce i wkładam ją do naczynia żaroodpornego. Jednak zmieniłam. Okej. I tak, ja mój piekarnik ustawiłam na 250 stopni i wstawiłam wcześniej. W sensie włączyłam go wcześniej. Zrobiłam tak dlatego, że mój piekarnik jest nienormalny i nie ma takiej mocy, jaką bym chciała, żeby miał. Dobra, to polewam oliwą z oliwek. Dużą ilością oliwy z oliwek. I tak, wkładam do tego czosnek w ten sposób, nawet go nie obieram.
Dużo czosnku. O tak. Tutaj. Później go będziemy wyciskać z tego. I cebula. Cebula obrana, ale w całości. Też ją później ogarnę. I wskakuje. Albo wiecie co, na pół, bo jest trochę duża. Cyk. I cyk. I to wstawiamy, coś takiego wstawiamy do piekarnika na, myślę, 15 minut. Dobra. W międzyczasie oczywiście sprzątamy. Tutaj gdzieś mam, o właśnie, pudełko na kompost. Ludzka rzecz, możecie zobaczyć. A, nie zobaczycie, teraz zobaczycie. Proszę bardzo. I bierzemy szpinak. Ze szpinaku, szpinak leżał w lodówce przez trochę czasu. Odcinam te łodygi. I zaraz będę go wrzucać na patelnię. Na razie wrzucam go z powrotem do miski, żeby miała miejsce na tym. Nie dodaję do niego szpinaku, ani nie szpinaku. Nie dodaję do niego na razie czosnku, bo dodam po prostu później ten, który jest w piekarniku. Razem z dynią. Tu jeszcze. Ok, biorę patelnię. Wezmę taką trochę wyższą, żeby się wszystko zmieściło. No i wiadomo. Oliwa. Ja wychodzę z założenia, że oliwy nigdy z oliwek za mało. Na Bałkanach używa się jej bardzo dużo i do wszystkiego, także ja też jestem tego zdania i też to robię u siebie w domu, kiedy gotuję. Okazuje się, że jestem trochę przypałowcem i zapomniałam włożyć do środka jeszcze rozmaryn, także go wrzucam. I ponownie włączyłam piekarnik. Natomiast tutaj już grzeje mi się oliwa i na nią właśnie będę wrzucać szpinak. O, dziadzie. No i powiedzmy, że już jest właściwie gotowy. Z kubki szpinaku zrobiła się kupeczka malutka. Dobra, i teraz wyłączyć i czekać, aż zrobi się dynia. Okej, wyciągnęłam z piekarnika dynię i teraz tu jest gdzieś czosnek i wszystko inne i teraz to trzeba zmiksować. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I do tego dorzucamy tą paprykę, łyżeczkę nieostrej i trochę tej ostrej. Ja nie rzucam dużo, bo ja nie lubię ostrego, ale jak ktoś lubi, to może więcej. I teraz wyszło coś takiego po zmiksowaniu i przerzucamy to na drugą patelnię do szpinaku. Jak widzicie, mamy wszystko na patelni i do tego dokładamy cały serek mascarpone. To jest akurat gorgonzola. Mascarpone, więc to całe idzie do środka. No i teraz rozpuszczamy
Mieszamy, rozpuszczamy. Można też później, bo ja już nie będę tego robić, ale na wierzch posypać na przykład słonecznikiem. To też ładnie się pasuje. No i mamy taką żółtą papkę. I do tej żółtej papki z garnka numer 2 razem z małą ilością wody wrzucamy makaron. I wszystko razem trzeba wymieszać. I w ten oto sposób mamy makaron z dnią.